Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Biden, ta amerykańska sierota prezydencka, pojechał do Pensylwanii, pojechał do Filadelfii, no i zaczął tłumaczyć, dlaczego jest coraz większy bandytyzm w miastach amerykańskich. No i wytłumaczył, dlaczego w Pittsburghu i w Pensylwanii jest coraz większy bandytyzm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które z reguły są zdemonetyzowane. Pensylwania, to jest Filadelfia, to była pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych, no bo było 13 kolonii tych angielskich na wschodnim wybrzeżu. No Washington, no to później zbudowano na moczarach, na wzgórkach i tak dalej. No tak, także Filadelfia, no to było potężne polityczne miasto, no i do tej pory jest w zasadzie takie rewolucyjne, no tyle tylko, że dzisiaj to jest bandyckie i komunistyczne. Jak popatrzycie sobie na YouTube Kensington, przegooglujcie Kensington, to tam jest smród, brud i ubóstwo, tam jest po prostu nieprawdopodobne. Na shorts, na tych krótkich filmikach, tam jest jeden człowiek, który właśnie filmuje to demokratyczne miasto. No ale Biden tam pojechał, no i tłumaczył. No i on znalazł winowajców we wzroście przestępczości. Powiedział, że lobby z bronią jest winne, właściciele broni są winni, Republikanie, którzy nie zganili tej całej sytuacji 6 stycznia, są winni i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy są winni, nie tylko, tylko nie grupy tej Antify, czyli oni, Antifa, no to jest antyfaszyści, czyli to są komuniści. Oni przez 2 lata chodzili z łańcuchami od motorów, z gazurkami, w maskach, lali, zabijali, niszczyli Portland, Oregon, no to jest taki przykładowe miejsce, gdzie tam po prostu ci wściekli komuniści doprowadzili całe miasto do upadku. Cały Portland, Oregon, to biznesy się wyprowadzają, uciekają. Tak samo Seattle. No wszystkie te w sumie miasta prowadzone przez demokratów, przez tych komunistów, przez naiwnych lewaków, którzy po prostu nie ścigają przestępców. W wielu tych miastach prokuratorzy, no oni są dumni z tego, że po prostu nie wsadzają do więzienia. W Kalifornii można ukraść do $950, nawet się nie spędzi 5 minut w areszcie. No to możecie sobie wyobrazić, co to się dzieje. Biden atakował Trumpa na tym przemówieniu nieustannie, no tak samo jak i na drugim przemówieniu atakował republikanów. No dzisiaj jest otwarta wojna komunistów z normalnymi ludźmi, z demokratami, z konserwatystami. To już jest bitwa na noże, to jest wojna na noże. Oni wypowiedzieli po prostu zniszczenie demokracji. Partia Demokratów, no to już nie jest Partia Demokratów, to jest Partia Komunistów, którzy chcą jednopartyjnego systemu. No i Biden pojechał do tej Pensylwanii, no i razem z nim był reprezentant Matt Cartwright, który on walczy o miejsce w kongresie, no i był kandydat Josh Shapiro na gubernatora. Także wszyscy demokraci to trzęsą portkami, dlatego, że już nawet demokraci, szczególnie czarni demokraci, widzą, że te lewackie, ta polityka lewacka tych prokuratorów sponsorowanych przez Sorosa nie działa. Ci ludzie po prostu nie czują się bezpiecznie.
W całym stanie w Pensylwanii te morderstwa i zabójstwa wzrosły o połowę, o 50% porównując do 2019 roku. W Pittsburghu zamordowano 60 osób, także to 43% jest więcej niż w 2019. Strzelanin ogólnie jako takich, no to było 25% porównując do 2019 roku. W tych miastach ci debile, ci politycy, urzędnicy, biurokracja, oni instalują mikrofony na ulicach. I instalują mikrofony, podłączają komputery, no i te mikrofony ze względu mierzą ten sygnał, który dochodzi do różnych miejsc, czyli tak z trzech punktów to można namierzyć. No i później policja wie, gdzie była strzelanina. No ale co to daje? No nic to nie daje, po strzelaninie tam już nikogo nie ma, a później jak nawet złapią, to i też ich wypuszczają. Także to jest w zasadzie jakieś idiotyczne działania tych ludzi, którzy po prostu nie chcą zlikwidować bandytyzmu. Dołożyć do tego narkotyki produkowane w Chinach i przemycane na potężną skalę przez Meksyk do Ameryki, no to nie pomaga. To wszystko nie pomaga. No i ludzie widzą to. Ludzie widzą, są badania. Także badania opinii społecznej, tak 44% mieszkańców Filadelfii powiedziało, tylko 44% powiedziało, że czują się bezpieczni w Filadelfii, w tych swoich dzielnicach w czasie nocy. 65% badanych powiedziało, że w ciągu ostatniego roku słyszało strzelaniny na ulicy. No tak, także 65 słyszało strzelaniny, a 44 mówi, że się czuje bezpiecznie. W samej Filadelfii zabito 370 osób w tym roku, porównując do 226 w 2019 roku. Także to jest jakiś dziki zachód, jest jakiś po prostu bandytyzm na skalę afrykańską. No i nic się nie dzieje, wszyscy w zasadzie walczą z nie tymi, z którymi powinni. A z kim walczą? Z policją. No walczą z policją. Biden starał się zneutralizować trochę ten odbiór taki całego społeczeństwa, włączając demokratów, że on nie chce zabrać funduszy policji. Biden mówił, że kiedy przychodzi do bezpieczeństwa społecznego, kiedy przychodzi do obrony przez policję, no to nie można zabrać funduszy policji, trzeba dołożyć fundusze policji, mówi, trzeba dołożyć fundusze policji. No ale to nie jest to, co no, brzmi to normalnie, tak? Ale to wiadomo, że Biden oszukuje, bo wszyscy demokraci przez ostatnie 3 lata krzyczeli, żeby zabrać fundusze policji, żeby nie mieli pieniędzy. Komuniści w imię tego, żeby rozwalić społeczeństwo, chcieli doprowadzić do tego właśnie, żeby był totalny chaos, a częścią z tego porządku, tego publicznego, to jest policja. Dlatego oni starali się zabrać te fundusze, no ale ludzie się budzą. Ludzie się budzą. No tyle tylko, że ludzie się budzą, a policji brakuje, szczególnie w tych komunistycznych miastach, w tych komunistycznych stanach. Policja na potęgę się zwalnia. W samym Pensylwanii to brakuje ponad 1500 policjantów. Ludzie po prostu wyjeżdżają do innych stanów, wyjeżdżają do normalnych stanów, gdzie jest normalna praca dla policjantów. Policja nie chce pracować tam, gdzie nie ma poparcia politycznego, a politycy po prostu stają po stronie komunistów i doprowadzają do tego, że ci biedni mieszkańcy są w niebezpieczeństwie.
No problem z Bidenem to jest taki, że on nie zaoferował nic konkretnego, nic nie zaoferował coś, czegoś sobie wyjaśniło, jak to wszystko usprawnić i poreperować. On atakuje wszystkich normalnych, wszystkich legalnych właścicieli broni, atakuje ludzi, którzy po prostu nie myślą, że ten 6 stycznia to był jakaś rewolucja czy powstanie. No tam to jest dużo pytań na ten temat. No ale Biden, jedyna polityka Bidena i Partii Demokratów to jest to, żeby atakować konserwatystów. To jest jedyna ich broń. No i to się źle się w sumie skończy dla demokratów. No jeżeli Biden mówi, nie mówcie do mnie, że popieracie policję, jeżeli nie zganicie tego, co się działo 6 stycznia. No jedno kompletnie nie ma nic wspólnego z drugim. Jeżeli Biden mówi perfidnie, że stoisz po tej stronie barykady albo po tamtej. Jeżeli nie zganisz tego 6 stycznia, no to stoisz po stronie kryminalistów. No to jest straszne, tak? To jest straszne. Ludzie, 100 tysięcy poszło, ponad 100 tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi było w Waszyngtonie, spokojnie protestujących. 600 czy 800 weszło do kongresu, tylko dlatego, że tam policja otworzyła. I on obraża 70 milionów Amerykanów, 70 milionów republikanów. On mówi w ten sposób. Cały to jest cyrk, to cały ten sąd, czy cała ta komisja na temat 6 stycznia, no to jest po prostu cyrk kapturowy. To jest coś, co się odbywało w Rosji, w Sowietach, w Polsce Ludowej. To coś takiego robią teraz. Pokazówka, no po prostu kompletna pokazówka. Ci wszyscy mieszkańcy tych wielkich miast, szczególnie prowadzonych przez demokratów, to martwią się. No martwią się o te gangi na ulicach, te nielegalne pistolety w rękach bandytów. Biden by lepiej zrobił, jakby opieprzył prokuratora z Krasnera. Prokurator Larry Krasner, on się chlubi tym, że nikogo nie zamyka. Jeżeli ma się takiego prokuratora w stanie, który się chlubi, że nikogo nie zamyka, a nie mówi, że przestępczość spada, no to jest jakiś idiotyzm, tak? To jest idiotyzm nieprawdopodobny. Cały ten bałagan, no to będzie wzrastał, dopóki jakieś te stanowe i lokalny rząd nie doprowadzi do tego, że będzie aresztował, no i będzie skazywał. Bez aresztowania i bez skazywania nic z tego nie wyjdzie, będzie coraz gorzej i ludzie to widzą. Cała ta przemowa w Filadelfii, no to było... No starał się zreperować te wszystkie szkody, które komuniści narozrabiali, no ale to już jest za późno. To nie było w ogóle żadnej mowy o kontroli bandytyzmu i kryminalistów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przepraszam. Zdrowia na normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. W Pensylwanii, szczególnie w Pensylwanii, no tam pogłosować nie pogłosujecie, bo tam po prostu tych komunistów jest tak dużo, że oni po prostu już nie wiadomo, co tam potrzeba, żeby ludzie się opamiętali. No ale wszędzie indziej głosujcie na normalnych.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no szczególnie ci, którzy mieszkają w Pensylwanii. Mam nadzieję, że po prostu obudziliście się z tego swojego własnego letargu, czy głupoty, czy błędnych decyzji, czy złego zrozumienia świata. Także głosujcie, zmieńcie swoje barwy partyjne i zacznijcie głosować na normalnych. Inaczej po prostu wszyscy zginą. Komuniści zawsze doprowadzają do tego, że wszyscy prędzej czy później cierpią. Przez komunistów zawsze jest jedno wielkie cierpienie. Zdrowia dla normalnych.